Zapraszam na film www.domza150000.pl. Herbus zielona pietruszka. Siemano. Plan jest taki, że dzisiaj chcę osadzić skrzynkę elektryczną, tą już właściwą. Zaraz, to było to, czyli to. Tu będzie skrzynka elektryczna na tym filarku, który jest z tamtej części okna, czyli pionowo nad kablem, który wchodzi do domu, zasilający. Tak miało być docelowo to zrobione, pierwotnie. I tak będzie to zrobione, czyli skrzynka elektryczna będzie tu w tym miejscu. W ścianie zostanie wykute 12 cm głębokości, chyba że na dychę miało, żeby osadzić skrzynkę. Dyszka. Czyli 10 centów w ścianie muszę teraz wykuć ładną dziurkę, żeby to miało ręce i nogi. Oczywiście podtynkowa szafka, bo taką chciałem. Dla pewniaka jeszcze. Dyszkę spokojnie wystarczy na całości 10 cm głębokości. I teraz co istotniejsze. Muszę zrobić 70 i już będzie z lekkim luzem. 70 na 33. 70 na 33. Ale ściana mokra jeszcze w tym miejscu. Ja pierdziolę, masakra. Kabel oczywiście będę chciał schować w ścianie. Tu musimy brać pod uwagę to, że tu będzie poziom posadzki dopiero właściwej. Czyli poziom posadzki właściwej będzie dopiero gdzie te styro. No i kawałeczek jeszcze. Tak żebym miał wygodny dostęp do skrzynki. Tu zaczniemy spód skrzynki i góra była na 70 cm. Nie, tak będzie za wysoko dla stokrotki, jakby się coś wydarzyło. Stokrotka jest mała, czyli tu rozpoczniemy i tu zakończymy. Tu, na tej spoinie. Czyli tu będzie do ucięcia. Cyk. Tu będzie góra. Ale tu się nie obejdzie bez tego. Tu idealna byłaby ta spalinówka. Nie wiem, czy się po nią nie kopsnę. Bo ona na 12 głębokości wjeżdża i zapominam, a flex mi wjedzie na 6. I później będzie kucie. No i tak zrobię. Na 33, czyli po 15, po 16,5 cm na boki. Zaraz, tak wysoko? To wysoko, nie wysoko. Po 16,5 centa, czyli 16,5 i tu będzie cięcie i 33 i 33 i tu będzie drugie. To widać coś tam. Postanowiłem, że zrobię od razu skrzynkę, bo kurde, już będę sam obwody na gotowo do niej doprowadzać. Poszczególne. Chciałbym dzisiaj na dole mieć zrobione instalację gniazdkową, czyli tu
W imprezowni wiem, jak będą mniej więcej. W biurze wiem, jak będą. Nie wiem natomiast, jak będą tam. Tam dopiero zrobię, jak będą ściany działowe. Od razu radyjka se weźmie szefu, bo szefu bez radyjka nie lubi pracować. A docelowo rejestrator docelowo będzie schowany w sejfie, bo różne rzeczy się zdarzają, ale tego się również nie obawiam z uwagi na to, że kurde, tam mi pion nie wychodzi. Jak to możliwe, że mi pion nie wychodzi tutaj? Jak tu nie ma pionu, to jak ma wyjść? Dobra, jeszcze raz. To mam idealnie w pionie. Zeszła mi. Bladzia. Nie zeszła, tylko źle była ta zaznaczona w pionie, a od niej przecież się wzorowaliśmy. Oprócz tego, myślę, że bardzo łatwo się można domyślić, po co mi jest tak mocny internet tutaj. Czyli bez limitów. I jest to przetestowane, że on jest bez limitów, bo wszystko oprócz tego, że dysk twardy, w rejestratorze wszystko będzie w chmurze jeszcze. Powiedzmy w chmurze, bo możliwości na to jest mnóstwo. Ja sobie wymyśliłem sam po swojemu i sobie to tak skonfiguruję, że będzie bezpiecznie. No teraz to tak. Czyli tu mam do wycinki. Cyk, cyk, cyk. I tu od tego, cyk, i jadę naprawdę po piłę, spalinówkę. Bo tu flexem bym walczył i walczył i walczył i nie wiem, co bym zwalczył. Bo flex niestety nie wchodzi głęboko, a tu aż dyszka jest potrzebna, on wejdzie max ze 6. W pierwszej kolejności myślę, żeby wyciąć górny poziom. Z drabiny dam radę z tej pozycji. Będę musiał. Cięcia na szczęście. Ale niech ona się trochę rozpędzi. Nie była palona od wtedy.
strzały! Masakra! Sprzęgło zadziałało. Kawałek cięcia mi tu zostało. Sprzęgło już zadziałało przy blokadzie, żeby nie szarpło, nie rozerwało. Trzeba tutaj ściągać. Tu. Chyba, że jest jakieś inne odblokowanie tego, o którym jeszcze nie wiem. Ale zawsze ściągałem to tutaj, w tym miejscu. Bo tu jest... Nie. Dobra, spróbuję to już zrobić bez odpalania tej dużej. Ten kawałek zmęczę mało. Znaczy mało, to jest i tak duży flex, ale w porównaniu do tamtej machiny ani moc. Ten to nic nie waży. Zrobimy delikatny przeciąg. Oczywiście nie wszystkie mam uchyłki okna, tylko część. Bo po co by mi było wszystkie uchyłki tutaj? A nie uchyłka, jest trochę tańsza. Mam 4 uchyłki chyba. Na piwnicę, no i tam wejście do biura, bo tam będzie biuro szefa. Jak ktoś będzie z was chciał przyjrzeć, żebym mu wybudował dom, to przyjdzie tamtędy dom. Okej. Okay. Niech się tu zostanie. Zawsze tu jakiś się zrobi. Przewiew. Musiałem kamerę przeczyścić. Chłopaki mówili, że ostatnio chyba został zajeżdżony młot. Tak mi się wydaje. Aj kurczę, nie. Nie pamiętałem o tym. Jest ząg. Cholera. Tamto mnie pójdzie. Tamta za mała do tego. Ale co się wydarzyło? Tak to se można. Co nią Darek rył? Aha! Te jak ryli okna później, do równego. Zapomniałem o tym, szczerze powiedziawszy, że się coś wydarzyło z nią. A nie było oczywiście kiedy sprawdzić. I lipomal. Trzeba jechać po drugą, która jest u dyrektora. W buzie, niestety. Aj.
Dobra, jeszcze mogę małym wyciąć, przecież no kabel mi suwa od razu przy okazji. Jak już jestem brudny. Kur. Materiał się nie nagrał, bo karta się zapełniła. Karta, która ma pojemność 128 giga. Jest to dybać, szczerze powiedziawszy. Dobra, ja zrobię to i do was wracam. Muszę styropiany wziąć. Stanę sobie na styropianach, bo zimne.
Łańcóweczka. Myślę, że powinno wydać, żeby się zmieściła swobodnie, ale to się zaraz okaże. Czyli zrobimy pierwszy przymiar. Graj buczy. Zostaje. Już nie ryję, tylko jeszcze tu wytnę na przewód. Nawet troszkę za duża jest dziura. Za szeroka, ale lepiej za szeroka, niż jakby miała być za wąska. Oczywiście na dole, przejście na sam kabel. Pójdę pierw do skrzynki, wyłączę kabel, bo będę robił to młotem, udarem. A nie chciałbym tego kabla uszkodzić po prostu. Trochę głębiej, żeby było bez problemu można zawrócić. Thank you.
Będzie. Przejście dla kabelka. Odkurzyć całość. Przewód tutaj rozpiąć. Rozkręcić. Stawić skrzynkę, oczywiście pierw przewód górą. Dzisiaj generalnie musi być tutaj skrzynka zamontowana, zabezpieczona. Aha, jest jeszcze jeden problem, który już wiem jak rozwiązać. Jak mi robili, wiecie, że do czwartej, piątej warstwy było zlecone. Całe zero miało być zlecone. No ale zrezygnowałem z usług. I po czasie okazało się, że nie zwróciłem na to uwagi wcześniej oczywiście, że nie ma bednarki wypuszczonej. Na zewnątrz bednarek nie wypuszczam, bo piorunochronu mieć nie będę. Postanowione jest to po konsultacji, że mam przekuć się tu w tym miejscu w trzpieniu do zbrojenia, do jednego pręta. Mam do niego bednarkę przyspawać, wypuścić tutaj trochę i tu połączyć albo bednarką, tak jak będę chciał, albo przewodem, drutem miedzianym ze skrzynką, czyli uziemić skrzynkę. Na całe szczęście to jest, to było, to widziałem, bo wręcz tak o tym mówiłem, żeby zostało tak zrobione. I dla wygody też zostało przyspawane do dolnego zbrojenia startery. Te startery są połączone z tym zbrojeniem i z całym wieńcem. Tak więc będzie to bardzo dobre uziemienie w tym miejscu. A pomiary pokażą, czy będzie bardzo dobre, czy tylko mi się wydaje, że będzie bardzo dobre. Ale przy okazji, jak mam młota odpalonego, to jeszcze tutaj rozkuję do pierwszego zewnętrznego pręta. Na takiej odległości, na 10 cm przyspawam i dzisiaj jeszcze to zatynkuję. Plan jest taki. Tam mam wykute do zbrojenia głównego. Tu wyciąłem drugą, którą puszczę bednarkę, czyli bednarka pójdzie stamtąd. Bezpośrednio nie chcę drutu miedzianego, zrobię to z bednarki. Tu w tym miejscu nie mam zamiaru ani tam kombinować z zaginaniem bednarki, czyli ona zostanie dołem przykręcona do ściany i do góry, do skrzynki. Tu oczywiście ją zespawam ze sobą. Nie będę je wyginał, kombinował, bo szkoda moich nerwów. A wiem, że ich nie będzie tu brakować przy tym. Dlatego w pierwszej kolejności muszę sobie ją nawiercić, żebym swobodnie sobie ją przymocował do ściany. Swobodnie i spokojnie. Bez nerw. W tej chwili na wierce. I wracam do was. Na ósemeczki kołki. Tam już jest przyspawane do głównego zbrojenia.
Nie wiem, czy już mówiłem o tym, czy nie. Dalej dziurek już nie mam. Cyk. Cyk. Tak więc plany dzisiaj poszły znowu chodzić. Z uwagi na tą bednarkę, ale będzie zrobione. Ale porówa tutaj, ja pierdziule. Masakration. Będę świrował, to i tak będzie schowane na głębokości posadzki. U mnie będzie generalnie chyba odwrotnie, bo u mnie będzie pierw będą posadzki szły, później tynki. Taki jest plan. A czas pokaże. Mnie się zdaje, że mogę urwać. O, poszło. Tu będzie źle chyba. Może, może. No, wiedziałem, że będzie źle, ale już nic z tym w tej chwili nie zrobię. Myślę, że może być. Nie pieje. Nie będzie przeszkadzało w dalszych pracach. A będzie dom uziemiony.
Kabel trzeba zamontować do skrzynki. Muszę powiercić, póki mam prąd. Również trzeba powiercić do skrzynki uchwyty, póki jest prąd, bo zaraz pójdę go do skrzynki głównej wyłączyć tam i będę zabierał się za skrzynkę, czyli bezpiecznie główny, wyłącznie główny, rząd S-ów zamontuję już, żebym sobie mógł układy podłączać i różniczówkę. Ale jeszcze przed tym, cyk, cyk. Ten włącznik zostawiam, tą rozdzielnię. Zrobię tak, że podłączę już ją do jednego S-a i to będzie na tym latało, a dlatego siła będzie również, bo jak będą tynki robić, to będą potrzebowali siły. Ale mokre w środku ściana jeszcze, ja pierdziula. Trzeba będzie niedługo atakować z pochłaniaczem wilgoci, żeby pomóc naturze. Łatwiej będzie mi otynkować to wszystko później. Zarzucić, nie otynkować. Otynkować zbyt duże słowo. Jutro jest plan taki, żeby dzisiaj jeszcze to spawy zabezpieczę antykorozyjnie. Chociaż nie wiem, czy jest taka potrzeba, bo będzie zarzucone to zaprawą, która doskonale zabezpiecza stal. Ale pomaluję, prysnę, nie ma to problemu z tym żadnego, a będzie pryśnięty i na pewno się nic nigdy nie wydarzy z tym. No tam może być, kurczę, malutki problem z wciskaniem tego wszystkiego. Zaraz się okaże. I zeszło już godzina 15:30. Ale też miałem wyjazdów dzisiaj na miasto pełno, do kuriera, na pocztę, to tamto, sramto. Ale będzie najważniejsze zrobione. Czyli mogę od powiedzmy następnej wolnej chwili startować z instalacją elektryczną domu. Tak już na gotowo.
Myślę, że jutro mi się uda spokojnie zrobić tutaj cały dół na gotowca. Z wyjątkiem tych tu pomieszczeń, czyli tamta kanciapa duża będzie zrobiona i biuro. Biuro też nie do końca, no ale tyle co się da, to zrobię jutro. W zaistniałej sytuacji, czyli w momencie jak nie mam ścian działowych pomieszczeń. Teraz jeszcze wywrócimy uchwyty do skrzynki, ustawię ją sobie. Przytwierdzę, pierw kabel oczywiście puszczę tyłem. Czyli tu będzie problem, już widzę, na bank. Chyba, że zrobimy zaginkę, żeby uciekało w drugą stronę. Czym ją zrobimy, jeszcze nie wiem. Ale zrobimy. Tak zostawię z centymetr od ściany na tynk ewentualny. Czyli ustawię sobie na uchwytach pierwsze wywierce i potem zapianuję całą. Teraz bardziej chcę sobie po prostu wyznaczyć. Dobra, tu jest podziałka. Nie podziałka, tylko poziomiczka mała jest oryginalnie. A jeszcze szefu by musiał znaleźć w tych kieszeniach, w których jest wszystko. Zobaczcie, co ja mam w kieszeni. Mam to. Zobaczcie, ile mam gruzu w kieszeni. Sobie zaznaczę wywierce i mogę iść odłączać prąda w skrzyni tam koło ulicy, w szafce. Tu jest poziomiczka. Tu nie da rady, czyli muszę wiercić tu. Albo tutaj na przesuwnej. Tu będę wiercił, tu. Tu i środki. Tu i środki, bo tutaj rozwalę mur. Czyli to jest przekreślone. Ta pierwsza jest przekreślona, ta również. Tu i ewentualnie środek. Czyli te większe środki widać elegancko. Czyli teraz jeszcze zanim odepnę prąda, ósemeczkę, kołki, cztery, świat. Czyli tu zewnętrzne to były te przesuwne. To już wezmę z auta kołki długie, nie te co mam tu krótkie. Dobra, tam już mogę zapomnieć o wywierceniu.
teraz po kołeczki cztery. A rozwiązanie na za długie paski samo się znalazło. Potrzeba matką wynalazku. I nie ma znaczenia, że na początku nie są, powiedzmy, nazwijmy to ostre. Oczywiście prąd na zewnątrz jest wyłączony. Tam przy drodze w skrzynce. Upewniłem się jeszcze już tutaj będąc. Dobra, mi będzie potrzebne teraz to. To się sprawdziło do tego. Zaraz jeszcze muszę odwiedzić sklep elektryczny, żeby pokupywać wszystko do skrzynki. Co dzisiaj mam zamiar zamontować jeszcze. Kurczątko. Tu mi puścił. Chyba jeszcze za długi, bo tam nie ma miejsca, żeby... Możemy mu inaczej pomóc jeszcze. Próbować. Możemy mu pomóc w ten sposób. Mam inną robotę, cholera. Już taką, nazwałbym to publiczną. Dlatego długo tu już dzisiaj niestety nie zabawię. Za wąsko. Na kabielek za wąsko. Dobra, teraz skrzyneczka. Skrzyneczkę trzeba zrobić. Dziureczkę. Może być bardziej z prawej strony. Lecisz.
Niestety nie znalazłem. Niestety nie znalazłem dłuższych ósemek, bo są w busie u kawy. Dałem te, też będą ok. Biorąc pod uwagę to, co wierciliśmy, powinno być w poziomie. Patrząc na oczko, jest prawie w poziomie. O, teraz tak. Cyk. Dobra, i teraz jeszcze jest bardzo istotna sprawa, ale to już przed samym pionowaniem, czyli tu, żeby jeszcze był pion. W tej chwili pionu nie ma. Dół by musiał iść albo delikatnie do środka, albo góra. Górę oczywiście na zewnątrz, bo zobaczcie, biorąc pod uwagę, że to jest ściana z bloczków betonowych, czyli w środku jest strasznie nierówna, czyli góra wyjdzie delikatnie na zewnątrz, ale to już przy pianowaniu sobie ustawię, zapianuję, już całkowicie wtedy na gotowca. Niepotrzebnie do końca odciągnąłem bednarkę do góry, bo tu będę łączył linką uziemienie. Nie widzę, czy ktoś przyjechał. Tu tego nie rozpatrzyłem wcześniej. Ten mur mi przeszkadza. Jakby tego muru nie było, byłoby gites od razu. Postanowiłem, że jednak zaufam bardziej nie te oczko, co tu jest. Ustawię ją od razu tak, jak chcę. No pewnie, że... Teraz to tak. Co cóżko, i tu musi być. Jest. I teraz jeszcze tu. Tu jest za głęboko zdecydowanie. Tu jest zdecydowanie za głęboko. Dobra. I gra również. Oczywiście, jeżeli wyjdzie tynk trochę więcej niż to, nie przeszkadza, bo tamto też ma kołnierz pewien. Ale w tej chwili jest wypionowane, wypoziomowane. Pozostało mi skrócić ten kabel. A może go nie będę skracał? Szkoda po prostu. Bo to również chcę, tak jak mówiłem we wcześniejszej części materiału, chcę wykorzystać do tego, żebym to miał takie na szybko gniazdka siłowe i dwa gniazda uziemione tym razem poprawnie, bo nie były w ogóle uziemione na dobrą sprawę, no ale tak jak mówiłem, to było na chwilę, czyli na ten tydzień, czy ile to tam trwało. Dobra, trytytki i do roboty. Dziękuję za obejrzenie materiału, to mówiłem ja, dom za 150 tysięcy.pl